było niesamowite przeżycie, mój debiut zawodowy w MMA. Dużo adrenaliny, w sumie niewiele pamiętam z samej walki, no, ale cieszę się, że zdebiutowałem. Wspominam to bardzo miło, niezwykły wieczór, no, fajne walki, no i teraz czekamy na powtórkę. Kibicowałem mojemu koledze Łukaszowi jak najbardziej. I wspominam, no, świetne widowisko, świetne. Nie można przewidzieć wcześniej rezultatu danej walki, to też wszystko zależy od danej okoliczności, od dyspozycji przeciwnika i tak dalej. Uważam, że no, potoczyła się bardzo szczęśliwie ze względu na fakt, że przeciwnik sprowadził mnie do parteru. Udało mi się skończyć tą walkę przed czasem. Jestem bardzo z tego faktu zadowolony, ale nie spodziewałem się tego. Trochę źle przeprowadziłem walkę, tam spompowałem się na początku i potem nie miałem siły. No niestety przegrałem, ale dałem z siebie wszystko i teraz staram się to jak najbardziej poprawić. Wyciągnąłem wnioski, wiele się nauczyłem, porażki najbardziej motywują i po nich można się najwięcej nauczyć. Oglądałem ją wiele razy. No, analizowałem błędy, wyciągnąłem jakieś tam swoje wnioski. No i w tym roku staram się, żeby było lepiej. No, cały czas trenowałem tajski boks, brazylijskie jiu-jitsu i MMA w trzech klubach. W tym roku powstał nowy klub w Słubicach o nazwie Corona Gym Słubice, prowadzony przez Radka Wilkojcia. Jest on naszym wyłącznym trenerem od Słubicy. Bardzo dużo właśnie poprawiłem u niego technik bokserskich i właśnie Muay Thai. Robimy stójkę, robimy kopnięcia. Dodatkowo ćwiczymy właśnie w klubie Berserkers Team Słubice u Marcina Kałka. Tam robimy parter i mamy jeszcze Husarię Słubice Fight Team, w którym robimy zapasy i też sparujemy, więc generalnie łączymy wszystkie płaszczyzny. Jeździliśmy na sparingi różne do innych klubów, na obozy. No i cały czas systematycznie trenuję i to jest największy ten postęp taki, który można osiągnąć. Tak staram się trenować każdą płaszczyznę i poprawić ją jak najlepiej. W końcu to jest MMA i trzeba mieszać wszystkie sztuki walki, wszystkie płaszczyzny. No i głównie na tym się skupiłem. Głównie zaczynałem swoją przygodę, także skupiałem się nie wiedząc na wszystkim. No ale teraz bardziej jakoś tak próbuję trochę tego parteru podłapać, chodzę na te zapasy, takie różne rzeczy, bo stójka jakoś mniej więcej mi wychodzi, ale parter jeszcze troszkę ciężko, nie? No ale to wszystko czas pokaże. No na pewno stójka, to tu się dużo zmieniło. No we wszystkim się trochę rozwinąłem, wiadomo, ale najbardziej wydaje mi się, że w stójce. No MMA to jest sport przekrojowy, nie można być tylko jednopłaszczyznowym zawodnikiem. Jeżeli chce się coś osiągnąć w tym sporcie, no to należy właśnie robić praktycznie każdą płaszczyznę, bo zaniedbując daną płaszczyznę, no narażamy się na niebezpieczeństwo w trakcie walki. Trzeba robić wszystko przekrojowo i jak najlepiej. Każdy zawodnik, który wychodzi do ringu, no jest już osobą, która ma mocne nerwy i musi być w jakiś sposób dobry i no musi się jak najlepiej przygotować. Liczę, że po prostu damy dobrą walkę. Nie wiem, nie znam go i nigdy z nim nie sparowałem. Dopiero ring weryfikuje to i bezpośredni kontakt i walka z daną osobą. Kim jest? No jest to zawodnik ze Stargardu Szczecińskiego. No jest on zawodnikiem parterowym. Luźno się rusza, jest bardzo dobry. I zobaczymy, jak to będzie. Z tego co wiem, jest to zawodnik z Gorzowa, tak samo jak z tego samego klubu, co mój poprzedni przeciwnik. I prawdopodobnie jest to zawodnik parterowy. No patrzyłem tak mniej więcej jego dwie walki. No bardziej tak, bardziej dolne płaszczyzny.
bardziej parter z berserkersów, chłopak. No tam no potrafi trochę, no, no myślę, że poradzimy sobie i z nim, nie? Chciałbym serdecznie wszystkich zaprosić na galę, która się odbędzie 29 sierpnia. Zapraszam. Chciałbym serdecznie zaprosić wszystkich na galę 29 sierpnia. Na Sosir będą walczyli zawodnicy ze Słubic. Gorąco polecam. Chciałbym wszystkich zaprosić serdecznie na galę Gladiator Arena na Sosirze. No zapraszam, nie? Wszystkich. Chciałbym zaprosić wszystkich na galę MMA, bo będą fajne widowiskowe walki i na pewno damy dobry show.